pracuję ze zdrowiem już ponad 40 lat i zawsze szukałem nowych metod dla ulepszenia. Pracowałem z różnymi mentalnymi technikami, z oddechowymi technikami i wszystkie tego typu nowinki, które znalazłem, wprowadzałem w życie. Dla mnie stało się jasne, że żeby pracować ze zdrowiem w odpowiedni sposób, trzeba zagłębić się w nasz środek, zacząć pracować w tym, co jest w nas. I większość ludzi na świecie patrzy na to przez pryzmat symptomów i nie rozumie, że symptomy jest to organizm. I najważniejsze to jest to, żeby organizm sam regenerował swój organizm i w tym wszystkim najważniejsza jest praca z komórkami. I co zrobić, aby pokarm, którym się karmimy, doszedł właśnie do samej komórki? I jak sprawić, aby tlen, którym my oddychamy, też dotarł do odpowiednich komórek? I jak sprawić, żeby woda, którą pijemy, też dotarła do komórek? I jak сделать, żeby myśl... I oczywiście myśl, jak sprawić, aby te myśli również wchodziły w odpowiednie komórki. Тоже, чтобы клетка поняла это. И поэтому я создал такую концепцию. И опрацовałem technikę, która nazywa się 10 praktycznych kroków do odmłodzenia. A dlaczego odmłodzenie? Chodzi o to, żeby człowiek nie skupiał się na problemie, na chorobie, a skupiał się na czymś dobrym, pozytywnym. I jeżeli on się skupia na odmłodzeniu, oczywistym jest, że polepsza się jego zdrowie. Поэтому, значит, вот в концепции есть. I w tej koncepcji są różne kroki i są też takie, które dla ludzi są nieznane. I w naszym organizmie jest pewne środowisko, za które odpowiadają płyny w naszym organizmie, krew, limfa. I bardzo ważne też jest poprawić działanie tych wszystkich płynów. I ludzie często skupiają się właśnie na witaminach, na minerałach i to jest oczywiście prawidłowe. Но как эти витамины, минералы, как ale jak te witaminy i te minerały mają dojść do komórek, jeżeli nasza krew, limfa bądź płyny międzykomórkowe są zgęstniałe? Поэтому очень важно. I dlatego bardzo ważne jest, aby i żeby przywrócić właśnie ruch tych wszystkich płynów. Это стагнация, это застой. Dlatego, że życie to jest ruch. Jak zaczynają się problemy? Jeżeli mamy właśnie najpierw jakiś problem, stres, później przechodzi to na prężenie i później przechodzi to na komórki. I tam, gdzie jest właśnie stagnacja, tam zaczynają rozwijać się różne bakterie, mikroorganizmy i to jest tak jakby główny problem. I jeżeli mówimy o wyzdrowieniu, to musimy przywrócić to środowisko w organizmie i żeby wszystko się ruszało. I aktualnie można pomóc organizmowi kwantowymi technikami. I teraz są opracowane takie urządzenia, które potrafią komunikować się z organizmem za pomocą różnych częstotliwości. I na przykład urządzenie Aquaton. Częstotliwość jest na tyle słaba, ale ona rezonuje z wodą w organizmie. W nas jest 70% wody. Jeżeli chcemy poprawić działanie wątroby, powinniśmy przywrócić płyny właśnie w tej wątrobie. I wtedy wątroba będzie lepiej przyjmować pokarm, lepiej wyrzucać różne odpady. Tak samo jest właśnie z każdym innym organem w naszym ciele. W momencie, w którym poprawiamy płyny w naszym organizmie, już na 50% polepszamy działanie naszego organizmu. To samo produkt, który nazywa się Triomed i działa na podobnej zasadzie jak Aquaton, aczkolwiek działa z membraną komórki.
i z latami właśnie nasze membrany zaczynają działać trochę gorzej i tutaj właśnie triomet. I z wiekiem membrana zaczyna działać trochę gorzej i dzięki temu przyrządowi rozmawia i działa na tej samej częstotliwości co membrana i poprawia działanie. I te dwa urządzenia dopełniają jedno drugie. I jedna przywraca środowisko, a druga pomaga samym komórkom, żeby lepiej działały. I dwa te urządzenia pracują dzięki rezonansowi. I w naszą koncepcję wchodzi również działanie naszych myśli. I żeby pomóc tej myśli działać na odpowiednie komórki w naszym ciele, też jest potrzebny rezonans. Поэтому есть специальная методика эдемоторных движений, которая... И dzięki odpowiednim ruchom możemy sprawiać, przekazywać informacje do naszych komórek. Organem i передавать информацию. Bardziej szczegółowo napisane jest o tym w książce. Jeszcze jedno urządzenie, które nazywa się monitor. Wszystkie te aparaty pracują na kwantowym, ale ten monitor poprawia funkcję samego organu. I jak pracuje organ, to też ma swoje pewne... Ten aparat widzi, kiedy jest odchylenie od normalnej pracy organu. I sam poprawia to. On poprawia działanie samych organów, poprawia akupunkturowe punkty. On poprawia nawet części ciała. Таким образом, вся концепция построена на резонансе. Резонанс – это восстановление. Мы ничего не активируем, мы ничего не давим. И та концепция есть сбудована на резонансе, не на том, чтобы натискать на что-то. Активировать что-то или давить. Активировать что-то, натискать. Триомет, норму, мембраны. Акватон przywraca за pomocą резонансу płyny. Триомет przywraca działanie komórki. Monitor przywraca funkcje różnych organów naszego ciała. A nasze myśli przekazują przez rezonans dzięki podświadomości dobrą myśl i też właśnie rezonans. Jeżeli człowiek zaczyna pracować z tą koncepcją, to są bardzo, bardzo dobre rezultaty. Ja powiem na przykładzie siebie, mam 71 lat i 2 miesiące temu zacząłem pracować z akwatonem na oczy. I dzięki temu mogłem zmienić okulary z tego względu, że na 1,5 razy polepszyło się moje... W moim wieku u ludzi na odwrót wzrok się pogarsza. Tak, że ja думаю, że kiedy człowiek przeczyta tę książkę... Jestem przekonany, że jeżeli ktokolwiek przeczyta książkę, zrozumie od razu, jak iść prawidłową drogą, jeżeli chodzi o zdrowie. Stanowki starości, wszystko tam napisane. Dziękuję bardzo.